Święto Chanuki, Chanukka. To jest święto dawniej nieobchodzone, ja nawet nie wiedziałem, co to jest święto kuczek, namiotów, to wiedziałem, a Chanukka nie wiedziałem. Pytałem się pewnej Żydówki, co to jest za święto, bardzo znanej Żydówki zresztą, która mi powiedziała, a wie pan to, żeby dzieci żydowskie nie miały kompleksu, bo chrześcijańskie mają w tym okresie okres Boże Narodzenie, to się żydowskim dzieciom też zrobiło takie święto świateł. No i bardzo dobrze, ma pewną tradycję. Natomiast to, co się stało w Sejmie, to jest efekt pewnej, powiedzmy jasno, prowokacji, ponieważ ludzie czasami nerwowo reagują, jak im się tam wszędzie wciska tutaj coś żydowskiego, prawda? Samo w sobie to wszystko nie jest nic winne, ale niektórzy to na to reagują alergicznie i to jest po prostu sprowokowana reakcja kolegi Grzegorza Brauna, przesadna, ale również przesadą jest to. Proszę wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że to obchodzenie tego święta akurat jest w momencie, kiedy Izrael no, robi krwawy odwet na Palestynie. Chciałem zwrócić uwagę, że ten odwet wielokrotnie przekroczył to, co zrobił Hamas na terenie Izraela. Chcę powiedzieć, że liczba zabitych cywili w Palestynie przekroczyła już dawno liczbę zabitych cywili w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Także, proszę Państwa, to ludzi denerwuje i ku mojemu zdziwieniu bardzo dużo ludzi bardzo pozytywnie odbiera to, co zrobił kolega Braun. No cóż, albo religia ma być od Państwa oddzielona, albo nie, może lepiej by ją było oddzielać.